Daria Pacańska, dzień dobry. Państwo islamskie dokonało kolejnego zamachu, tym razem terroryści uderzyli w Bagdadzie. Zginęło ponad 200 osób. Ze mną w studiu jest Dawid Ozdoba, który przeżył zamach dokonany na początku tego roku w Egipcie. Dzień dobry. Dzień dobry. Odpoczywałeś w jednym z hoteli w Egipcie. Jak to się stało, że dowiedziałeś się, że dzieje się coś niebezpiecznego? To była dość dziwna sytuacja, bo to już był wieczór. Ja cały dzień spędziłem na słońcu, więc czułem się taki ospały, nie chciało mi się iść na kolację, ale byłem w Egipcie ze swoją przyjaciółką i ona stwierdziła, że pójdzie sobie sama na kolację. Ja leżałem w pokoju i raptownie, dosłownie wpadła przez drzwi, ale to takim pędem, że myślałem, że te drzwi wyrwała z korzeniami i krzyczy, że jest atak terrorystyczny. Ja myślałem, uwierzyłeś? Że nie, no wiesz, jak człowiek jest rozbudzony, ja myślałem, że to jest żart. I na początku mi nawet zezłościło, bo mówię, wkręcasz mnie, to nie jest takie śmieszne, bo to nie są śmieszne rzeczy, jeżeli się mówi o terroryzmie. Ale ona patrzy, że ona płacze, klęknęła między dwoma łóżkami i zaczęła się modlić. Ja mówię, no jaja, nie? Dosłownie tak pomyślałem, no. Ale wstaję i na początku zacząłem krzyczeć, mówię, co ty sobie żarty robisz, i podchodząc do drzwi usłyszałem strzały. Czyli gdybyście dotarli na tą kolację, moglibyście paść ofiarą zamachowców? Dosłownie, bo później w internecie czytałem i oficjalnie tłumaczyli, że to stało się przed hotelem. Bzdura totalna, to było centralnie na placu w hotelu, w miejscu, w którym my schodziliśmy, szliśmy na kolację, byśmy centralnie widzieli to wszystko. Ona przychodząc zobaczyła, jak jeden z napastników dźgnął jednego turystę nożem, drugiej kobiecie próbował podeszcząć gardło, ona to sama widziała na własne oczy i uciekła. No i później ja, jak będąc w pokoju, tylko słyszałem strzały. Czyli władze hotelu, można powiedzieć, że wprowadzały opinię publiczną w błąd, żeby nie robić paniki? Tak. Tak, to ogólnie było cały czas teraz, jak ja mówię, że byłem świadkiem ataków w Egipcie, to każdy jakiego ataku w Polsce. To jest tak, wszystko było ukryte. Tak samo powiedzieli, przepraszam, jeszcze powiedzieli, że było dwóch napastników, a w ciągu 3 godzin cały czas było strzelanie i to były serie. Więc nie wiem, do kogo oni strzelali, jeżeli było tylko dwóch napastników, którego zabili, jednego z napastników, a drugiego ranili, a prawdopodobnie zmarł później w szpitalu. Nie? Dzień dobry, to jest Dawid Ozdoba, jesteśmy właśnie w Bella Vista w hotelu w Hurgadzie. Prawdopodobnie 2 godziny temu doszło tutaj do zamachu terrorystycznego. Było prawdopodobnie dwóch napastników, jeden miał na sobie prawdopodobnie ładunek wybuchowy. Z tego co wiem, jeden nie żyje, drugi jest ciężko ranny i go ratują. W sumie to nie wiem, po co go ratują, ale ratują. Jak mi się uda, to zaraz to nagram. Pierwsza reakcja hotelu, jak już to wszystko się uspokoiło, co usłyszałeś? Ktoś ci pomógł? Ktoś przyszedł do ciebie? Ktoś się chciał uspokoić? Może psycholog? Nie. Usłyszałem tylko w słuchawce, że możemy zejść już na kolację, że nic się nie stało. Schodząc na dół, zobaczyłem zabitego człowieka, całego podziurawionego. Koło niego pełno policji, służb mundurowych. Obok leżał drugi, który był ranny i był bity przez służby mundurowe i rozmawiali w języku arabskim. W momencie, gdy chciałem nagrać to wszystko, znaczy nagrałem, to próbowali mi wyrwać telefon za jednym razem, drugim razem tak samo i cały czas mówili do nas po angielsku, że tu się nic nie stało, że mamy odejść, nie? A to wszystko było w miejscu hotelu. Ta gehenna nie skończyła się tak szybko, bo zostałeś jeszcze w tym hotelu w Egipcie. Relacjonowałeś to wszystko między innymi na Facebooku. Co wydarzyło się później? No, dopiero później się zaczęło, bo byłem niewygodny. Jako chłopak, który ma bardzo dużo fanów na Facebooku,
i wrzucałem, nawet już później pisałem, że już dzisiaj jest spokojnie, że jest dużo policji, bo ludzie nawet mnie pytali, co się dzieje. No i gdy wszyscy Polacy wyjechali po tygodniu, ja zostałem na drugi tydzień, bo stwierdziłem, że już w tym hotelu jest bezpiecznie, bo naprawdę dwa razy było w to bardzo, samo miejsce. Tak, dwa razy w to samo miejsce, jak ja mówiłem, piorun nie uderzy, było bardzo dużo policji, tajniaków, więc stwierdziłem, że zostanę i będę pływał na kajcie. Ja cały świat zwiedzam, jeżdżę w różne miejsca, tak samo Brazylia, Grecja, byłem w tamtym roku, teraz na początku do Egiptu poleciałem. No i co się stało? Zostałem uznany za, jak oni powiedzieli, za większego terrorystę niż ci, co napadli na hotel, z tego względu, że ujawniam to w internecie, że mówię prawdę, a Egipt żyje z turystyki, więc ja jestem tak jakby, działam przeciwko całemu... Wbrew interesom Egiptu. Tak. No wcześniej było niebezpiecznie. A teraz? A teraz ja nie piszę, że jest niebezpiecznie. A teraz? Napisałem, że wcześniej teraz jest on bardzo niebezpiecznie. Jak to czujesz? Teraz jest pełno policji, więc jest okej. Jest bezpiecznie lepiej. Czy nie? Teraz jest policja. Po prostu jedno słowo. A ja nie wiem, czy jest bezpiecznie. Skąd ja mam wiedzieć? Nigdzie nie jest bezpiecznie. No i zostałem aresztowany. Miałem podpisać dokument jakiś, do tej pory nie wiem, co tam było. Ale na jakiej podstawie cię aresztowali i powiedzieli, że co? Jaka była podstawa prawna aresztowania? No nie było podstawy prawnej. Powiedzieli, że muszą mnie wydalić z hotelu, do innego hotelu i że muszę podpisać tylko jedno pismo. A ja cały czas nie chciałem podpisać tego pisma. Zadzwoniłem do ambasady. Ambasada, mogę powiedzieć bardzo delikatnie, olała mnie totalnie. Powiedziała, że czy jestem aresztowany. Ja mówię, że nie, ale jestem zatrzymany. Dobrze, dobrze, proszę się nie stresować. Jest rezydent przy panu. Rezydent też mam nagranie, jak powiedział, że jest tylko tutaj, że wezwali go, on jest tylko jako tłumacz. W ogóle cała szopka. No i skończyło się tak, że zostałem aresztowany, zamknięty w areszcie, w więzieniu, nie wiem, w pomieszczeniu mniejszym niż to studio z 30, nie wiem, nazwać Arabami, Egipcjanami, no tamtejszymi. No. Jak długo? No 36 godzin bez jedzenia, bez picia. Totalnie ambasada nic w tym kierunku nie zrobiła. W ogóle żadnego odzewu ze strony polskiej nie otrzymałeś, żadnej pomocy? Usłyszałem od ambasady, jak dzwoniłem, że nikt się do mnie nie będzie tu 500 km chyba tam z Kairu, bo nie ma samolotu, a nikt samochodem nie pojedzie. Ja wtedy już stwierdziłem, dobrze, że mam przyjaciół w Polsce, moją menadżerkę, bardzo dobrą przyjaciółkę, która zrobiła bardzo duży szum wkoło tego. Jak zrobiła szum i zaczęła mówić, że pójdzie to bardziej do mediów, oni wtedy wpisali sobie imię, nazwisko moje w internecie, zobaczyli, że tutaj jakieś programy telewizyjne, że jest jakieś seriale, że walki MMA, że jestem osobą taką medialną, to zaczęli mnie wypytywać. No i tak jakby widziałem, że można powiedzieć lekko wymiękli. Ale obawiam się, że osoba, która by była... Zwykły Kowalski. Tak, to nie dość, żeby tam miał nieciekawie, przez to, że też trenuję sztuki walki i też Krav Magę, to sobie dałem radę. Tam... A były jakieś sytuacje stwarzające zagrożenie, jak już tam byłeś w środku, w tym areszcie? Od razu jak wszedłem, to do mnie wyskoczyli z łapami takie tamci i ten, to tam jedną rękę wygiąłem i zacząłem krzyczeć po polsku, bardziej postawiłem na agresywne, tak jakby mój wyraz twarzy, wszystko, żeby sobie nie dać wejść na głowę. No i oni wtedy, później usłyszałem, że uznali mnie za szurniętego. I nawet mi to pasowało, że lepiej tak, niż mają mnie uznać za chłopaka, który sobie da radę wszystko, nie? Tym bardziej, że przyszedł blondyn w spodenkach, wyglądałem jak typowy surfer. No, ale to jeszcze nie koniec, bo najgorsze było później jeszcze. Jak mnie już wypuścili, jak już mi powiedzieli, że dają spokój, dali mi inny hotel, to w ostatnią noc, gdy byłem w innym hotelu, miałem dosłownie próbę włamania do pokoju. Ktoś miał klucz, otworzył te drzwi, jednak była zamknięta blokada na drzwiach. Zaczęli krzyczeć, kopać do drzwi. No po prostu wtedy myślałem dosłownie, jak ja zadzwoniłem do Ani, i oni usłyszeli wtedy, że z kimś rozmawiam. Powiedziałem brzydko, nawet mogę przeklnąć, że
no teraz to już mnie chyba odjebią, dosłownie, już byłem pewny, że już jest po mnie. Ale usłyszeli te głosy, dali mi spokój, całe szczęście wróciłem do Polski, ale już nigdy myślisz, więcej. Że chcieli zrobić coś tobie, ukraść twój telefon, na którym miałeś dokumentację z tego, co się wydarzyło? A czy mi ktoś powiedział tam, miejscowy, powiedział, Dawid, wszędzie jest tajna policja, byłeś niewygodny, kto by uwierzył? W Polsce by za 2 tygodnie o tobie zapomnieli, u nas jeszcze szybciej, jak on to pokazał. Mhm. Więc całe szczęście, że jestem tu i już nigdy więcej tam, ale to jest dla mnie niepojęte, że ktoś napada na hotel, po 3 godzinach mówią, że nic się nie stało, wychodzi się, leży człowiek zabity, drugi ranny, w ogóle atmosfera, że pamiętam, że wtedy Niemcy, my poprosiliśmy jako Polacy, żeby nas zabrali w ogóle z kraju mhm. do jakiegoś innego miejsca, no nie wiem, gdzieś indziej, żebyśmy wypoczęli. To usłyszeliśmy, że to jest śmieszne, że to są za duże koszty. Po powrocie tutaj nikt mi nie pomógł, nawet złożyłem pismo do biura wtedy Wezer, z którym leciałem, że chciałbym jakieś odszkodowanie, bo ani psycholog, nikt mi nie pomógł. To zostałem totalnie olany. I zostawiłem tą sprawę, bo stwierdziłem, że to jest walka z wiatrakami. Czyli gdybyś nie był osobą publiczną, osobą medialną, mogłaby ci się tam stać krzywda. W zasadzie żadnej pomocy z Polski nie otrzymałeś. Zastanawiam się, jak w takich sytuacjach zagrożenia zwykły człowiek, zwykły Polak może sobie poradzić za granicą? Zostaje sam, pozostawiony sam sobie? Znaczy nie wiem jak w innych krajach, ale tutaj to jest po prostu jakaś taka żenada. Wróciłbyś jeszcze do Egiptu? Nie, w ogóle mam zakaz, jestem jako przestępca. Nie wiem, czy nie jestem wpisany jako terrorysta nawet. Miałem zrobione zdjęcia z każdej strony, odciski ściągnięte. Byłem traktowany, jakbym to ja napadł na ten hotel, a nie był świadkiem napadu i też ofiarą napadu. Bo wystarczyło, że... A jeszcze była taka sytuacja, że codziennie tam chodziłem na treningi, na siłownię. Siłownia była w miejscu dosłownie 5 metrów od miejsca, gdzie to się wydarzyło. To jest siłownia hotelowa. I na drugi dzień, właśnie to było największym powodem, że już mnie aresztowano, bo nagrałem kulę w szybach, bo wymieniali szyby na drugi dzień, żeby wszystko zataić, a w siłowni zapomnieli chyba. I nagrałem to i wpuściłem na internet, im się to bardzo nie spodobało, że oni próbują wszystko utajnić, a ja to po prostu wyciągnąłem. To nawet nie chodziło, żeby wyciągać, tylko ja po prostu... No też byłem w szoku i pisałem po kolei, co się dzieje. Naturalna nie? jakby reakcja człowieka, prawda? Tak, tak. To było takie... No ale mówię, że jak nawet wasza telewizja zadzwoniła, to ja już tak starałem się o tym zapomnieć. Jak mi to przypomnieliście, to też tak przysiadłem, mówię, ale miałem farta. No. I tutaj stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.